co poszła już do szkoły, a ty gotowa do przedszkola, malutka? Proszę mi nie przeszkadzać, kiedy piję moje kakao. Momencik. Ojej, przepraszam, chyba skończ. No więc dzisiaj w przedszkolu będzie to, co pewnie każdego dnia. Przyjdę, potem będzie leżakowanie, trochę się pobawimy, pouczymy się abecadła i takie tam. No tak, nie o to mi chodziło. Myślałam, że jesteś bardziej podekscytowana pójściem do przedszkola i spotkaniem się z przyjaciółmi. Idę tylko szybko do toalety i możemy wychodzić, ale nie mam ochoty na przedszkole. Ojej, mała Emma musiała dzisiaj wstać lewą nogą, zupełnie nie w humorze. Mam nadzieję, że szybko pójdę do szkoły, bo w tym przedszkolu to normalnie nic się nie dzieje, nuda. Dzień dobry, Brigito, przyprowadziłam Emmę. O, Mori, co ty tutaj robisz? Już tak wcześnie? Dobrze, ty, może zacząłbyś już końcu mówić, co? Pani Brigito, proszę mnie dzisiaj o nic nie pytać, jestem w strasznie złym humorze. Ja się tutaj po prostu położę i przeczekam ten dzień. Ojej, Emma, normalnie jesteś taka zabawowa, a dzisiaj chyba rzeczywiście nie w humorze. No tak, moja mama wstała dzisiaj lewą nogą, ale może z innymi dziećmi troszkę jej się polepszy, mam nadzieję. Tak, Klaudio, na pewno. No dobra, no to w takim razie życzę wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia po południu. Dzieciaki, może moglibyście poprawić Emmie humor? Wstała dzisiaj lewą nogą, co wy na to? Mogę na was liczyć? Tak, pewnie. Ma, co jest z tobą? Dzisiaj mam totalnie zły dzień, jestem mega zmęczona i nie miałam ochoty tu przychodzić. Zostawcie mnie. Ojej, ja słyszałam, że zły humor jest zaraźliwy. Słuchajcie, jeszcze się zaraźliwe. No co ty? Zły humor wywalcza się dobrym humorem. Pokaż się wam. Ej, Emma! Ała! Łaskotki! Ała! No co my? Łaskotki! Ja z drugiej strony. A, ratunku! Ach, wiedziałam, że tak będzie. Z innymi dziećmi ulatuje w powietrze każdy zły humor. No i co powiesz? Chyba już jest lepiej, co? Chyba tak. Już mi zdecydowanie lepiej i boli mnie brzuch od zmiania się. O, rety. No dobra, no to co robimy teraz? Tylko błagam, nie giglajcie mnie, bo mam takie łaskotki. No to ja mam pomysł. Może w takim razie będziemy się tutaj nurkować w basenie i zobaczymy, kto dłużej wytrzyma. Dobra, to ja zaczynam, okej. No dobrze, dzieciaki, skoro macie konkurs w nurkowaniu, to ja chyba mogę spokojnie iść na górę. Nie wiem, czy mnie słyszeli w ogóle. Ojej, wszystko muszę przygotować. Niedługo będę z powrotem. O świecie, ale to było śmieszne. Ale nie mogę złapać powietrza. Hej, Mali, przegrałeś. Hej, ale ty też przegrałaś, przecież wyszłaś tuż po mnie. O nie, faktycznie. Ale ty, do takiego nurkowania jest potrzebna butla z tlenem. No ja już dłużej nie mogę. O, Klara musiała do tego poważnie podejść. Ej, Klara, żyjesz? No pewnie, że żyję. Zobaczcie, co znalazłam. Normalnie złote klucze. Ze złota. Wow, to są ze złota klucze? Poważnie, to jak skarb. Wow, Klara, ale żeś znalazła skarbisko. Ciekawe, do czego są te klucze, co nie? Do czegoś może chyba pasować, co? Może do jakiegoś zamku? Ach, na złocie to ja się znam doskonale. I to nie jest złoto, to jest co najwyżej polakierowane. Wow, wreszcie coś się dzieje ciekawego w naszym przedszkolu. Słuchajcie, musimy odnaleźć skarb. No, a myślisz, że te klucze są właśnie do tego skarbu? No to szukamy, co nie? Ktoś coś dla nas schował. Właśnie, ciekawe, może więcej złota? Może prawdziwego złota faktycznie? No dalej, szukajmy. Dobra, no to za mną. Musimy teraz spróbować dopasować ten kluczyk do jakiejś dziurki. Tylko musimy poszukać tej dziurki. Za mną. Tutaj w przewijalni chyba niczego nie znajdziemy. Nic takiego nie ma. Tutaj przy tych butach chyba też nie ma żadnej dziurki od klucza. Hej, ja chyba znalazłem. Widzisz, tu może na pewno wkleić jakieś klucze. Chodź, Emma. Okej, no to zobaczmy. Spróbujmy to przypasować. Może się uda. Przygoda. Co robi Morris? Nie wiem, ale może nas podsłuchuje i wszystko nas każe pani Brigicie. No nie wydaje mi się, że nie potrafi jeszcze mówić to, co ma skarżyć. Nie musimy się nim przejmować. Nieważne. No dobra, no to dalej. Spróbujmy przypasować te klucze, Emma. Ciekawe, co my sobie znajdziemy, co nie dziewczyny, ale będzie ekstra. No dobra, no to musimy teraz tylko włożyć i przekręcić kluczyk i tajemnica odkryta. Ciekawe, co tam w środku znajdziemy. Wow, warety! Widzicie to? Mamy tu mnóstwo ciastek i słodyczy. Wow, a ja mam klakelsi. Ja mam ciasteczko z melinową galaretką. Ciekawe, kto to ukrył. Dzieciaki, chodźcie, czas na naukę abecadła, do góry. O nie, teraz będziemy się uczyć abecadła, naprawdę? A my tutaj mamy cały nasz skarb. Ale dobra, nie martwcie się, zostawmy to tutaj, a wrócimy po to wszystko, jak już się pouczymy. Pani Brigita się nie zorientuje. Dobra, no to chodźmy na górę, ale słuchajcie, pary z ust nie puszczajcie. No jasne, że nie. To oni już sobie wszyscy poszli? No to ja mogę w takim razie podejść do tego i ukryć im wszystkie te ciasteczka. Nikt się nie zorientuje, że to byłem ja. Ten kluczek też tam zabiorę, żeby nie było. No, moi mili, jesteście coraz lepsi w abecadło. Naprawdę świetnie, jestem z was dumna. Co za postępy. Możecie iść na dół. No dobra, no to szybko, do naszych skarbów. Musimy zjeść wszystkie ciasteczka. Niam, niam, niam. Dalej, Emma. O nie, gdzie są nasze ciastka? O nie, jak to się ukradł? Ale to wszystko zniknęło.
Czy nam się to wydawało? Nie mogło się nam to wydawać. Ja miałam klucz. Znaleźliśmy go w basenie z kulkami. To wszystko się zdarzyło naprawdę. Ale one dokładnie leżały tutaj, w tym miejscu. No jak Boga kocham. O nie, to może znaczyć tylko jedno. Przyszedł tutaj potwór ciasteczkowy i je wszystkie zjadł. Na pewno. Ej, a nie wydaje się wam, że to mógł być Molik? Przecież on sam tutaj został, jedyny. No, szczerze powiedziawszy, to nie za bardzo. On nawet niespecjalnie potrafi chodzić, tylko raczkuje i nic nie mówi. Chyba nie dałby rady sam tego nigdzie zaciągnąć. Hej, oczywiście nikt mnie nie słuchał. Czy słyszeliście, co powiedziałam? To był na pewno potwór ciasteczkowy!